Wielka Brytania to kraj od wielu lat chętnie eksplorowany przez polskich przedsiębiorców. Należy mieć jednak na uwadze, iż 30 marca 2019 roku Wielka Brytania opuści struktury Unii Europejskiej. Nieznane są jeszcze ostateczne rezultaty rozmów pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w zakresie warunków, na jakich kraj ten opuści struktury Unii Europejskiej. Jednak należy zwrócić uwagę, iż w przypadku tzw. twardego Brexitu polscy przedsiębiorcy z dnia na dzień staną w obliczu dodatkowych barier związanych z handlem z tym krajem. Do tych barier zaliczyć możemy obowiązek certyfikowania wysyłanych towarów, być może konieczność rejestracji lokalnej działalności na terenie Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim głównym ryzykiem jest wzrost obciążeń celnych. Kuke szacuje, iż głównymi sektorami narażonymi na dodatkowe koszty mogą być branża meblarska, rolno-spożywcza oraz przemysł elektromaszynowy. Szczególnie istotne jest to dla małych przedsiębiorstw, które nie mają zdywersyfikowanej działalności i nie są w stanie w miarę szybko przenieść swojej wysyłki swoich towarów na inne kraje europejskie. W przypadku takich przedsiębiorstw istnieje ryzyko, iż wzrost barier celnych doprowadzi nie tylko do spadku wolumenu sprzedawanych towarów za granicę do Wielkiej Brytanii, ale również na spadek marżowości i zyskowności takiej działalności. Należy pamiętać, iż tego typu sytuacja może mieć istotny wpływ na poziom polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii, który w 2017 roku wyniósł aż 56 miliardów złotych, co stanowiło 6% całości polskiego eksportu w tym roku. Kuke pragnie również zwrócić uwagę na fakt, iż następuje pogorszenie sytuacji ekonomicznej Wielkiej Brytanii, co przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową tamtejszych przedsiębiorców. W pierwszym półroczu 2018 roku obserwujemy 12-procentowy wzrost liczby upadłości w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z punktu widzenia polskich eksporterów ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ powinni oni w odpowiedni sposób zarządzać ryzykiem kredytowym związanym z wysyłanymi towarami. W przypadku braku otrzymania płatności od ich brytyjskich kontrahentów lub wręcz w przypadku upadłości danego kontrahenta mogą oni nie otrzymać kwoty zapłaty za wysyłane towary, co może doprowadzić do strat finansowych. Odpowiedzią na tego typu ryzyko, na takie zagrożenie jest odpowiednia mitygacja ryzyka, na przykład poprzez ubezpieczanie należności handlowych przysługujących od kontrahentów z Wielkiej Brytanii. Pomimo iż Wielka Brytania jest rynkiem wysoko rozwiniętym, to lata doświadczeń Kuke wskazują, iż warto również ubezpieczać transakcje z kontrahentami z tego typu krajów.